Magda Żakowska, dzień dobry. Również jutro na niebie przeważać będą deszczowe chmury i będą też miejsca, gdzie słupek rtęci nie przekroczy 9 stopni. Do kraju szerokim strumieniem płynie wilgotne i chłodne powietrze. Widzimy kolejny chłodny front przechodzący nad krajem. W nocy zachmurzenie całkowite utrzyma się na północy, na zachodzie i w centrum, tu opady deszczu. W pozostałych regionach pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Wszędzie chłodno, na ogół temperatura spadnie od 6 do 4 stopni, cieplej na wybrzeżu, tu 6 lub 7 stopni. Z kolei na południowym wschodzie o poranku termometry pokażą tylko 2-3 kreski nad zerem, a to oznacza, że miejscami mogą wystąpić nawet przymrozki. Jutro przewaga chmur, przelotne opady na północy, na wschodzie, w centrum, lokalnie popada też na zachodzie. Na Pomorzu tylko 9-11 stopni, w regionach południowych 12 lub 13. Wieczorem i w nocy w regionie ponuro, a także deszczowo. Nad ranem temperatura spadnie średnio do 6 lub 5 stopni. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Jutro niewiele przejaśnień, za to dużo chmur znów może popadać. Słupek rtęci w Grudziądzu nie przekroczy 9 stopni, tyle samo w Bydgoszczy, trochę cieplej w Inowrocławiu, tam 11 stopni. Uciążliwy będzie umiarkowany i dość silny zachodni, południowo-zachodni wiatr, ciśnienie będzie się wahać. W środę w dalszym ciągu przydadzą się parasole, chłodno 12-13 stopni, ale wiatr osłabnie. W czwartek powrót słonecznej, cieplejszej pogody, w czwartkowe popołudnie na termometrach zobaczymy 18-20 stopni. W piątek znów wzrosty zachmurzenia, przelotne opady, a nawet burze. Ciepło w piątkowe popołudnie. Słupek rtęci wzrośnie do 22-23 stopni. Na poprawę pogody musimy poczekać do czwartku, a do tego czasu życzę Państwu dużo pogody ducha. Do zobaczenia